Słuchajcie, ja bym chciała poruszyć się pewien temat, który w kościele jest właściwie w kościele zbagatelizowany, w świecie jest akceptowany, a mianowicie chodzi o zajadanie emocji. Chciałam powiedzieć, że w moim przypadku, jeśli chodzi o zajadanie emocji, to była składowa dwóch patologii. Pierwsza patologia dotyczyła podejścia do tematu jedzenia, druga do tematu emocji. Pokrótce chcę powiedzieć, na czym to polegało. W przypadku jedzenia polegało to na tym, że miałam takie poczucie, że mi zabraknie. Pomimo tego, że w moim domu nigdy mi brakowało jedzenia i wszystkiego było pod dostatkiem, to jednak wychowałam się w takim poczuciu, że może mi wystarczyć. Że trzeba zawsze zjeść do końca, że trzeba mieć szacunek do tego jedzenia. Zawsze wszystkiego było bardzo dużo, wiecie, 10 kilo mąki, 10 kilo cukru, wszystkiego w domu, na wypadek, gdyby po prostu czegoś tam zabrakło. I ja z taką mentalnością wyrosłam. I jechałam gdzieś, powiedzmy, nie wiem, załatwić sprawę na mieście. Wiedziałam, że mi to zajmie kilka godzin. To wcześniej już zjadłam w domu, żeby tylko nie było takiej sytuacji, że poczuję się głodna. Wiecie, taki lęk na tym po prostu był. I to spowodowało, że ja później z czasem zaczęłam w jedzeniu upatrywać poczucie bezpieczeństwa. Natomiast w przypadku emocji to polegało na tym, że pomimo tego, że wychowałam się też w normalnym domu, to jednak emocje może nie były wyrażane w sposób bardzo intensywny, raczej stonowany. I też bardzo szybko nauczyłam się tego, że to nie jest dobrze widziane, żeby wyrażać te emocje w sposób intensywny. Że właściwie to jest coś problematycznego i że trzeba raczej ukrywać i samodzielnie jakby w czterech ścianach przeżywać te emocje, niekoniecznie na zewnątrz, dzielić się z innymi. I bardzo szybko też doświadczyłam tego w życiu na przestrzeni wielu lat, że emocje są czymś, co jest później w sposób negatywny wykorzystywane przez ludzi. Jak ktoś na przykład widział, że płacze, to później widział mój słaby punkt i to było takie miejsce zaczepne. Więc ja na przestrzeni lat nauczyłam się tego, żeby tych emocji nie uwalniać, bezpośrednio nie uwalniać pośród ludzi. I te dwie patologie spowodowały to, że jak przychodziły później jakieś trudne momenty, już jak byłam dorosłym człowiekiem, to ja upatrując w jedzeniu poczucie bezpieczeństwa, nie upatrując w umyśle poczucie bezpieczeństwa, ponieważ te emocje zepchnęłam bardzo głęboko, uznałam, że one są mi zupełnie do niczego niepotrzebne, one są niebezpieczne w pewnym sensie i one powodują, że ludzie mają punkt zaczepienia, jakiś hak na mnie, to ja w takim razie to przekieruję na umysł. Ja będę bardzo analityczna, ja będę bardzo logiczna. I to doprowadziło do tego, że mówię, zajadałam te emocje. Nie chciałam w ogóle nic wspólnego z emocjami, jestem taka intelektualistka, skończyłam w ogóle filozofię, wiecie, to po prostu to jest to. Emocje są czymś zapchniętym, miałam dużą wzgardę wobec tego. Przechodziły trudne momenty w życiu, ale nawet niekoniecznie. Generalnie wystarczyło, że ja czułam jakiś impuls emocjonalny w środku. Mogło to być równie pozytywne, ale zazwyczaj było to negatywne. Coś się negatywnego wydarzyło w moim życiu, była jakaś trudna sytuacja, to ja wtedy sięgałam po jedzenie. I wiecie, nie zależało mi na tym, co ja zjem. Chodziło o to, żeby ta presja, to coś takiego emocjonalnego w środku, co czułam, żeby to ze mnie nie wybuchło. Więc jak na przykład był jakiś dobry dzień, to ja się nagradzałam jedzeniem. Jak przeżyłam coś negatywnego, pocieszałam się jedzeniem. Oczywiście robiłam to w czterech ścianach, żeby nikt o tym nie wiedział, ponieważ bardzo się tego wstydziłam, ponieważ przychodziło bardzo duże potępienie. I wiecie, to mi towarzyszyło przez lata, nawet będąc już w kościele. Takie były sytuacje na Kasprzaka jeszcze. Prowadziłam grupę domową. Kończyła się grupa, zamykały się drzwi, zostawało jedzenie. Co ja z nim robiłam? Jadłam. Wiecie, na grupie zjadłam jedno ciastko. Grupa się skończyła, dokończyłam pudełko. Bo przeżyłam to, co się wydarzyło na grupie, wiecie. Więc ja tak przez lata funkcjonowałam i będąc już na Kasprzaka, zdając sobie sprawę z mojego stanu, przyszłam z tym do Boga i mówię, Boże, w ogóle potrzebuję stanąć w prawdzie. Co jest? I wiecie, jak to jest. Kiedy zgadzasz się z Bogiem, to przychodzi odpowiedź. I Duch Święty wprowadzi się we wszelką prawdę i mnie wprowadził, pokazał mi mój stan. Pokazał mi traumę, o której wam powiedziałam, czy traumę związaną z jedzeniem, z tym, że się obawiałam, że mi zabraknie, opatrywałam poczucie bezpieczeństwa. I właściwie to był bałwan, tak? Czyli mój umysł. Zepchnęłam emocje, pogardziłam nimi, uznałam, że umysł jest czymś, na czym powinna budować moje życie. Pokazał mi ten stan. I wiecie, i z traumą to nie jest wielki problem, bo to jest po prostu głęboka rana, na której siedzą demony, więc związujesz, wyganiasz, układasz świętokrwią, zaczynasz wprowadzać adekwatne Boże prawdy w te miejsca. Jest okej. Ale to, co mi dalej pokazał Duch Święty, to mną wstrząsnęło. I o tym Agata właściwie już mówiła wcześniej, czyli chodziło mi o bałwochwalstwo.
dlatego że ja funkcjonowałam w systemie bałwochwalstwa, ponieważ jedzenie i umysł były moimi bałwanami. Wiecie, o czym mówię? To był system bałwochwalstwa. Więc to mnie przeraziło. Mówię, tyle lat już chodzę z Bogiem, a okazuje się, że ja opatruję poczucie bezpieczeństwa nie na Jezusie, to nie On jest moim filarem, moim ratunkiem, tylko dzieje się coś w życiu, uciekam w cztery ściany i jem. I jem dotąd, aż ta emocja, to coś, co jest we mnie, po prostu całkowicie zostanie zniwelowane. Rozpoczęłam pracę. Rozpoczęłam w tym temacie pracę z Bogiem, w efekcie czego wyszłam całkowicie z tego miejsca, słuchajcie. Była taka sytuacja, kiedy po jednej z... Oczywiście to trwało jakiś czas, tak? No bo mówię, rozpoczynamy od wyrzucenia demona, to jest prosta rzecz, natomiast później praktykujemy Boże prawdy i rozpoczynamy zachowanie adekwatne do Bożej prawdy, a nie tak, jakich się nauczyliśmy, więc to jest proces, to jest pewnego rodzaju droga, jaką się przechodzi. I dla mnie zwieńczeniem tego i potwierdzeniem tego, że ja jestem zwycięzcą w tym temacie, było, że po jednej z sytuacji w pracy, takiej negatywnej, oczywiście zakończyłam tą zmianę, poszłam z danym mi miejscem, czyli do Biedry, którą miałam w zupełnie nie po drodze do domu, ale po prostu zawsze moja droga przechodziła przez tą Biedrę. Weszłam do tego sklepu, ale już, ponieważ rozpoczęłam pracę z Bogiem, wiedziałam, że to ja zarządzam emocjami, to ja zarządzam moim ciałem, bo jestem duchem, więc mam na tym autorytet i to ja decyduję, kiedy jem i z jakiego powodu jem. I ja zarządzam tymi emocjami. Weszłam do tego sklepu, słuchajcie, jak ćpunka, przeglądając wszystkie półki, przepatrując wszystko, co by szybko kupić i zjeść. I przeleciałam przez ten sklep, ale w mojej głowie cały czas toczyła się walka. I mówię, nie, to Jezus jest moim poczuciem bezpieczeństwa. Nie będę jeść tylko dlatego, żeby zjeść. W domu zrobię sobie kolację, nie potrzebuję tego. Jestem zwycięzcą, wiecie, nie? I już byłam przy kasach i przyszła jeszcze jedna diabelska myśl. No ale przecież nic nie kupisz, pomyślał, że ukradłaś. Jako dziecko kradłem w sklepach, wiecie, to dla mnie to było jakby... To coś, co mnie dotknęło, nie? Mówię, nie. Wyszłam z tego sklepu i mówię, jest, tak to działa w praktyce. W ogóle w ten sposób się załatwia temat, wiecie. I to była jedna część tematu. Natomiast druga część tematu to była kwestia emocji. Rozpoczęłam z Duchem Świętym pracę nad emocjami. Po pierwsze musiałam się zgodzić z Bogiem, że emocje są dobre. Ponieważ się bardzo ich bałam, tak jak mówię, uważałam, że one są czymś, czego nie można ujarzmić. Ja niesamowicie bałam się tego, że ktoś mnie też oceni, więc rozpoczęłam z Bogiem pracę. Po pierwsze zgodziłam się, że te emocje są dobre, bo przecież Jezus uwalniał emocje, nie był robotem. A ja przez lata funkcjonowałam na zasadzie jednej miny, jednej maski, słuchajcie, jednej emocji. Więc rozpoczęłam tą pracę. Zaczęłam modlić się o to, żeby we mnie powstawały emocje, które nigdy nie były, a te, które powstały w sposób krzywy, patologiczny, żeby one zostały w odpowiedni sposób kierunkowany i aby rosły prawidłowo. Modliłam się o to, żeby rozpoznawać te emocje u siebie, umieć nimi zarządzać, adekwatnie używać do sytuacji, rozpoznawać u innych, bo wcześniej ja tego nie umiałam, słuchajcie. Ja nie widziałam emocji u innych ludzi, nie odczytywałam, ponieważ sama w sobie, że tak powiem, nie miałam wzoru. Więc zaczęłam ten proces z Bogiem. I on trwał, wiecie, co około 8 miesięcy, więc jeszcze jakieś 2 lata temu mogliście mnie widzieć chociażby przy barku, że byłam taka trochę jakby nieobecna, ponieważ pewnie układały się emocje. I wiecie, to jest ze wszystkim, to się chwilę stabilizuje, to jest pewnego rodzaju proces i droga. Ale dzisiaj jestem zwycięzcą, dzisiaj jestem ustabilizowana emocjonalnie, to dzisiaj ja zarządzam emocjami, uwalniam je kiedy chcę, podałem je Duchowi Świętemu, więc wszystko, co przeżywam, w ogóle jest to podane Bogu. Dzisiaj nie zajadam emocji, nie jem w samotności, chyba że jestem w samym domu. Natomiast generalnie bardzo się cieszę z tego, że mogę dzielić się i jeść z innymi ludźmi. Nawet Marta mi się pokazywała zdjęcie Dredowska, jak byłam na urodzinach i mają zdjęcie udokumentowane, jak jem wielki kawałek pizzy, możecie sobie obejrzeć. Jestem bardzo szczęśliwa, jak to jem. Więc słuchajcie, jeśli jesteście w takim miejscu, to nie bagatelizujcie tego. Bo to, co dzisiaj Agatka mówiła, w ogóle jest taki czas teraz. Sami się o to modliliśmy, uruchomiliśmy to w modlitwie. Sąd, który rozpoczyna się od domu Bożego, czyli od każdego z nas. I to jest czas, żeby pozbyć się każdego bałwana, aby rozwijać system bałwochwalstwa, który jest w naszym życiu. I nieważne, kto się nazywa. W moim przypadku to był umysł, w moim przypadku to było jedzenie, bo to było fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Ale ty możesz to nazwać zupełnie inaczej. To może być twój mąż, to może być twoje dziecko, to mogą być finanse, nieważne. Ale nie bagatelizuj tego, że jest czas, żeby teraz oczyszczać swoje życie z każdego bałwana, lanego bałwana, srebrnego i złotego. Takie słowo do mnie przyszło, właśnie Agatka za chwilę wyszła z tym tematem, też o tym mówiła. Więc to jest ten czas, żeby oczyszczać swoje życie z wszelkiego systemu bałwochwalstwa, bo chcemy się uświęcać i chcemy robić przebudzenie. Amen.